Festyn jubileuszowy, w którym świętujemy 40-lecie powstania pierwszej pielgrzymki, którą zainaugurował ksiądz prałat Witold Andrzejewski. Pielgrzymka jest naszym wspólnym dziękczynieniem za ten dar, za setki księży, sióstr zakonnych, kleryków i tysiące ludzi, którzy przez te 40 lat wędrowali do jasnogórskiego sanktuarium. Festyn rozpoczął się o godzinie 13, potrwa do godziny 18. Występują zespoły Nowonarodzeni, parafialny zespół Siloe, troszeczkę na ludowo zespół Płodawianki, a cały festyn zwieńczy Filharmonia Gorzowska. W czasie festynu organizowana jest loteria fantowa, można zapoznać się z policją, wojskiem, strażą, można skosztować kiełbasy, zupy, tego klimatu, który nam towarzyszy przez 13 dni, jakim wędrujemy na Jasną Górę, czy też skosztować bardzo pysznego ciasta. Ten dzień dzisiejszy jest dla nas dziękczynieniem, ale jednocześnie już dzisiaj zapraszam na 1 sierpnia na mszę świętą i dziękczynną do naszego diecezjalnego sanktuarium w Rokitnie, gdzie na trasie pielgrzymki wraz z moimi poprzednikami, księżmi kierownikami, księżmi przewodnikami, osobami, którzy tworzyli przez 40 lat pielgrzymkę, będziemy Matce Bożej dziękować za tą troskę i za dar, jaki jest piesze pielgrzymowanie na Jasną Górze.